W konsultacjach publicznych i uzgodnieniach międzyresortowych pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym. Wprowadza on szereg nowych ograniczeń i reglamentacji działalności gospodarczej, w szczególności w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób, konstruując fatalną definicję legalną właśnie pośrednictwa przy przewozie osób. Definicja ta posługuje się szeregiem bardzo ogólnych, nieprecyzyjnych zwrotów. Następnie definicja oddziaływuje na szereg innych przepisów, w tym przepisów o charakterze sankcyjnym. Pośrednictwo przy przewozie osób to między innymi tak zwane przekazywanie zleceń. Projektodawca uznał, że każde przekazywanie zleceń przewozu osób będzie objęte tąże reglamentacją i koniecznością posiadania licencji w tym zakresie. Definicja ta oddziaływuje, tak jak wspomniałem, na przepisy o charakterze represyjnym i sankcyjnym, pozwalając między innymi cofać w mocno nieokreślonych sytuacjach licencje na przewozy osób. Dodatkowo projektodawca w ustawie wprowadził możliwość blokowania aplikacji mobilnych, platform cyfrowych w sytuacji naruszenia przepisów przy pośrednictwie przy przewozie osób. Wadliwa definicja pośrednictwa przewozu osób będzie skutkowała możliwością dowolnego stosowania sankcji w postaci blokowania platform cyfrowych, aplikacji mobilnych, programów komputerowych. Dodatkowo przy istnieniu sankcji w postaci możliwości wymierzenia kary za ten sam czyn w kwocie 40 tysięcy złotych dojdzie do tak zwanej podwójnej penalizacji tego samego zachowania, co w polskim systemie prawa jest absolutnie niedopuszczalne.